Panowie, mamy problem. Mamy bardzo duży problem. Co się stało? No, co się stało? Się pyta, jak mój problem? Ja, z czego mój problem? Ja nie mam żadnego problemu. Dobra, no, nie, no, to, okay. To jest kurczę właśnie. Śmiech na sali. Poznał laskę i teraz... Tak. No, ale to ja poniemy złamane serce. Ale jak to ja złamane serce? Że nawet nie zdążyłem poznać, że już mi uciekło. Kogo my tam spotkaliśmy? Ogólnie przez cały czas. Czy był ktoś jeszcze poza tą twoją laską, kogo tam spotkaliśmy? Pomyślmy. No, do końca, jak tak z no chyba nie. Więc moje pytanie zasadnicze jest jedno. Jedno bardzo ważne pytanie mam tutaj. Dawaj. Jeżeli to nie był żaden z nas, no to odpowiedź jest prosta. Okej, dobra, czyli to był Dave. Tak. Ale o co wam chodzi? No, ja nic nie zrobiłem. Nie, to nie był Dave, to nie był Dave, to jest ta jego laska. On poznał ją, ona nas śledziła. To jest to... Ale ja z nią nawet... Jezus, ale ja z nią miałem taki sam kontakt jak Marek. No dobra, ale to już... Ale ja nie mówię, że to jest twoja wina. Chodzi mi po prostu o to, że była ona. Ona dowiedziała się o nas i w tym momencie może to ona stać za tym, że jesteśmy teraz tu, a nigdzie nie. Nie możemy tego wykluczyć, Dave, ja rozumiem, że to twoja dziewczyna, piękna, śliczna, ale słuchaj... Nie, ja nie Dave, jestem słuchaj, razem nawet. Możemy albo wziąć pod uwagę, że tak było, że to ona nas tutaj przyniosła, albo dalej uważamy, że to jest tajny plan Marka. Nie, no co tajny plan Marka? No i to mi się Marka? Bardziej podoba. To nie, mi się słuchaj, bardziej ja podoba. Myślę, dobra, że Marek okej, możecie myśleć, że to jest mój tajny plan, ale wydaje mi się, że my musimy najpierw... Po prostu na przykład skontaktować się z dziewczyną Dave'a, może napisać do niej jakiś list. Dobra, ja mam pytanie bardzo ważne. Kto ten list wyśle? Albo bardziej przeniesie, dostarczy. Nie pomyślałem, o tym nie pomyślałem tak naprawdę, ale... Ale niech ci będzie, napiszmy list. Dave, ja proponuję, ty napisz. Ty to napisz, tak, Dave, ty napisz, bo ty od serca to dobrze pisałeś. Nie wiem, napisz od serca, siema. Kochanie. Nic takiego nie będę pisać. Siema, skarbie, proszę... Cofnij nas z powrotem. Czemu nas przeteleportowało tutaj? Byliśmy w krainie miodem i mlekiem płyną... Dobra, tam... Czekaj, Mareczek, bo ja ci ufam. Sprawdź, co tam jest napisane, bo ja... O Jezus, no nie, co mogę napisać, dobra, no? Dobra, nie, no, spoko, jest, dobra, spoko, dobra, jest, już czytam. Jest czyste, elo, jest czyste. Czemu coś się stało, co się stać nie miało? No, pięknie, no jest... Ale i co na was tego rozumiem? Jest list napisany czyli... i jest odpowiedź i będzie dostarczona, tak? Czyli po prostu twierdzi, że jeżeli ona to przeczyta i ona za to jest odpowiedzialna, to będzie wiedziała, o co chodzi. Ale to macie 14 IQ, przecież jak my się cofliśmy, albo nie wiem, albo przyszliśmy się w czasie, albo nie wiem, co się stało, to zgoda mamy pewność, że ona w ogóle tutaj jest, co? No nie mamy, ale musimy próbować. Ale coś, ktoś musi jest... za tym stać, no z bomby, żeśmy się nie mogli to przeteleportować. Czekajcie, ja musimy jeszcze jedną rzecz wytłumaczyć. Jak to się stało, że my tu jesteśmy? No, po prostu, się stało. No tak to się stało, że po prostu... Przycisk, no właśnie, tak, no. Ale gdzie był ten przycisk tam on wtedy? On był przed domem, tak ja samo jak domem, tu? Zobaczyłem taką kopułę, tak, dokładnie. Czekaj, idę tam to zobaczyć domem, na tą kopułę. Powiedziałem Dave'owi, że dawaj klikamy w przycisk, żeby no, to sprawdzić. No to była jego wina, bo. Tyknęliśmy, no i widzisz, co się stało, no nie stało się dobrze. Wina Marka, wina Marka. Ja, moja wina, no nie, to nie jest moja wina, no błagam cię. Dobra, wyślijmy ten list. Dave, ty to zrób. Tak, tu jest skrzynka. Wróć do skrzynki. Okej. A jeszcze ale podpisz od kochanego Dave'a. Nie, trzeba podpisać. Od twojego skarba, czy nie wiem. Z pozdrowieniami, no boli kochanie. Coś. Boli was coś, ja nawet się z nią nie spotykam. Robicie ze mnie jakiegoś, nie wiem, mężatka. Ale brudna jest ta skrzynka. Co jest brudna? Czysta jest, o co się chodzi? Brudna jest, fuj, panie, nie no to ja umyj. Jest błota. No nie, co ja mam ją umyć? Ja nie będę. Dobra, ją to teraz panowie, musimy siąść i poczekać na listonosz. Halo, listonosz? Halo, listonosz, dobra, to ja... Mój wujek jest listonoszem, bo powinien zadzwonić. Daj mi telefon. Daj mu telefon, niech zadzwoni po wujka. Ale jak? Twoja wujka tu nie ma, jak nas przyniosło. No Jezus, ale ja mam zawsze odbieram. Rozumiem, on podróżuje w czasie, okej. To jest taki wujek, który... Dzwoni. Zaraz. Nie odbiera wujek chyba. Halo, wujek? No. Co tam u ciebie? Kum, re. Się rozłączył przez ciebie, bo się zestresował. No co się zestresował? Za bulongo jeden. Dobra, iść tam, czy bzz rób, ty kurde pszczołowane. No co, idę do pszczołek moich. Dobra, panowie, proszę się nie kłóćcie. To jest zła sytuacja, w której jesteśmy, działa, ale musimy sobie działa, jakoś poradzić. Wujek, czy nie wujek Dave'a nie odbiera, w takim razie po prostu musimy czekać, aż magicznym sposobem ten list ktoś dostarczy i dojdzie to do tej dziewczyny Davida, nie wiem kto to... Czemu tu jest Dirt? No, no bo bez jest brudna skrzynka, też jest brudna. Dobra, to wyczyść ją w środku, a nie, że... Ja, ale listonosz zabierze Marek, tego jak... Dobra, ja to wyczyszczę. Marek, to jest twoja robota, Marek, to jest twoja robota, żeby to tam... Dobra, ja już wyczyściłem, mam to tu. Czekajcie, czy wy macie jakiekolwiek przedmioty nie z mam nic, naszego starego nie mam domu? Nic.
To źle. No, ale to, ale to musimy coś ogarnąć. Ja idę zebrać drewno. Zaczynam od początku. No znaczy ja trochę mam przedmiot. Co masz? Co masz? No mam trochę drewna. No to daj no. No ale, ale nie mam tego dużo, no co mam się z tobą dzielić? No, aha, dobra, tak jesteś. 11. Czyli przez siebie my tutaj jesteśmy, jeszcze się nie chcesz podzielić, tak? No przeze mnie, dobra, nie, ja się tak nie. Marek, naprawdę się zachowałeś niesympatycznie, tak. Naprawdę. A ten nie, bidon czasowy, ten bidon czasowy trzeba zabezpieczyć. Jak zabezpieczyć? Nie, to trzeba zniszczyć, to, spalić. No właśnie, ja też bym to zniszczył. Jak spalić? Ale to może się kiedyś przydać. No do czego? To żeby spalić, cofnąć to się? Spalić. Wiesz, co jest najgorsze? Teraz ten przycisk nie działa. Nie niszcz tego! Nie niszcz tego! Nie niszcz lepszy, bo nie niszcz tego! Ja chcę mieć. Ja chcę mieć bidon czasowy, nie niszcz tego! Ale on nie działa! Ej, czekaj, ty masz baterię na plecach, może to trzeba zasilić jakąś baterią. Czekaj, może da się zasilić Dave'em, no wrzuć go tam. Ta, wrzuć, a ty może ciebie co wrzucimy, co? Ty no kurde, walony złodziej. No dobra, ten już rozbiera całą machinę czasową, no dobra, no to... To jest koniec. Ale dobra, czekaj, Dave, chodź tu. Chodź, stań sobie tu na schodach. Przeteleportował nas tu? I teraz jeszcze to rozwala, zniszczy do wody. No właśnie, zniszczy do wody. Ja dzwonię na policję, mam tego dość. No błagam, no nie róbcie mi tego, proszę. Dzwonię na policję. Wiesz co, już tu nie mieszkasz, znajdź sobie swój ulg. Nie, proszę, no nie róbcie mi tego, to nie byłem ja, naprawdę. Marek, dzwonię na policję, nie będziemy się tego robić. Ja nie chcę twoich przedmiotów, ja chcę sprawiedliwość, dzwonię na policję. Halo, policja? Skąd ty takie rzeczy masz w ogóle? Co jest, dlaczego ja nie mam nic, a ty nagle miałeś mnóstwo rzeczy? No bo policja. Wzięło, no bo miałem w plecaku słuchać no dobra. Tutaj z Kibidibi. Co do kogo ty dzwonisz? Jakiego plecaku? Stary, to jest pilot, ty się nie dzwoni. Aha, faktycznie. No ja się dziwię, czemu drugiego sygnał. I co dobra, panowie, trzeba ogarnąć co nieco. Ja bym się rozejrzał w terenie, zobaczył co tu jest, co tu się dzieje. Może coś tu jest dookoła jeszcze. Wątpię, no, ale dobra. Ja bym stanął na górę i z góry się spojrzał. Ja idę na górę zobaczyć, chodźcie. Tylko... Wszystko wina Marka, a Marek powinien pójść za to siedzieć. Opodatkować, zamknąć i... No. Dobra, na pewno. I nie powiem co jeszcze, no, taka prawda. Dobra. Chcecie jakieś itemy? Ja nie chcę. Ja mam tu trochę tego, to mogę komuś coś zrobić. Ja idę na górę. Czekajcie, ale słuchajcie, cofnijcie się tutaj, o co tutaj chodzi, ej. Co? Czy wy to widzieliście? Jak wy tego nie przeoczyliście? Patrzcie, ty trzeba uważać, ej, o matko, co to jest? Co Halo? Jest? Ej, zobacz. Co jest? To jest nienormalne. Czy my trafiliśmy do świata, gdzie są jakieś zmutowane rzeczy? No nie, świniopająki. Nie wiem, ale to jest słabe, to przecież to nic nie bije. No to dawaj, podejdź do tego. Idziesz pierwszy. Popatrz, no i co? No i w czym problem? No i w czym problem? Bo uderz, a uderz? A sam sobie uderz. No, ja to mam niewiele odwagi, ale... No właśnie. No to kto? Dobra, a... Ej! Nie. Dobra, te świniopająki są jakieś kurcze pozytywne, dobra. A teraz ty. O, żaby nie lubią, żaby nie lubią! Nie lubią, żaby nie lubią, żaby. Uciekaj, daj szybko, uciekaj. Ej, wszystkie się rzuciły, co jest? No, szkoda, że wszystkie na mnie. Dobra. Nie, jednak nie. Ciekawe dlaczego, nie lubią cię. Tak, może ciebie. Ej, co ty, wypada taka dusza jakby. Ta dusza pająka, kraba pająka, czy świniopająka. A ty to co? Pyk. Nie mogę tego zebrać. Ja też nie mogę. Czego mi uderzyłeś? No bo ten cheater wszystko zbiera, dobra, jak ten cheater? Ja biorę te owce, bo... Co to jest? Ej, łóżko, tak, a wy macie w sumie łóżko. No, ej, ja ale mam. Szybko, jak to jest, że twój pokój no bo jest ja byłem, nieluszony? Dobra, bo ja byłem w tym pokoju w momencie, kiedy się przeteleportowaliśmy. Jakbyście byli u siebie, dobra, to też to jest może. Fake. Ja to fake, no to... Dobra, ej, szczerze, ja nikomu... Dobra, jeden z was... Dobra, ja jestem niewinny, więc jeden z was to zrobisz. Nie, David, ty jesteś najbardziej winny. Ty masz tutaj osobę, która nas tutaj przeteleportowała. Ta, o, to też prawda, to też prawda. Ej, szczerze, nie wierzę nikomu z was nie wierzę, co się tutaj dzieje. Ale dlaczego nam nie wierzysz? Podstawy. Ty jesteś podejrzany, co jest to? Dobra, bo ale czekaj. Ty spałeś, tak? Dobra, no. Czekaj, czy co się działo w momencie, kiedy wyklikaliście w ten przycisk? No słuchaj, no ty spałeś, jak tam sprawdzałeś. No właśnie, dobrze, że to mówisz, no ja właśnie, spałem. Ale jeszcze co, a co jest, jeżeli ty tak naprawdę udawałeś, że spałeś? No tak ale naprawdę, to co, skąd ja miałbym wiedzieć, że wy akurat teraz klikniecie sobie w ten? Skąd miałem wiedzieć, że klikniecie w ten przycisk? No, to prawda, no. Ale wiesz, może to był twój plan. Poza tym była noc, ja sobie po prostu spałem. Wykonywałem codzienną czynność wieczorną. No, spanie, po prostu. A wy kliknęliście nie, w to. Nie. Po pierwsze, to nie my kliknęliśmy, tylko Marek kliknął. Nie, to po nie. pierwsze.
A po drugie, wszystko wina Marka, wszystko wina Marka. Okej, czyli jak już wiemy, czyja to jest wina, to możemy wyciągnąć z tego konsekwencje, tak? Czyli co robimy? Co robimy? No co robimy? No po prostu patrz, bierz baterię i wynoś się. No nie, no co ty gadasz, no szybsun! No nie może... Dobra, nie, panowie. Nie wynośmy, bo musimy... Nie mamy żadnych dowodów, ej! Dobra, wiem, nie mamy dowodów, okej, dobra. Dobra, to panowie, nie co jest? Nie marnuj mi wody. Ja nie wiadomo na ile starczy, jak nas przeteleportowaliście. Dobra, o nie, ten teraz będzie srał. Dobra. O, to jest czekaj, stanowisko gamingowe, dobra. No dobra, zostaw, ja tu mam wszystko. To, że ja mam wszystko, nie znaczy, że możesz teraz z tego korzystać. Zostaw to. Chodźcie, dobra, panowie, podsumowując. No mój normalny. Ale studio, co sobie zrobiłem, no mam prawo, dobra, dobra, ja mam dość. Musimy sobie jakoś dać radę, nie wyrzucamy cię Marek, ale dojdę do tego, dobra, który nie, z was nie, to co, zrobił. Nie wyrzucamy, nie, może ciebie, ej, ja to, no nie kradnij mi monitora, no! Nic nie wziąłem. No nic nie wziąłem, pan co ma na plecach, kurczę. Monitor na plecach i nic nie wziąłem. Na plecach monitor, dobra, dobra, nieważne, oddaj mi go, oddaj mi go. Nie, słuchajcie, nie mamy dowodów, nie, nikt nie ma dowodów, więc nie wyrzucamy siebie, okej? Okay? Dave, to nie jest twoja wina, szybko, to nie jest moja, twoja wina i dobra, wina musimy, jakoś, musimy sobie jakoś dać radę, dobra. Musimy kooperować, nas jest tylko trójka, to nie jest dużo, naprawdę. Musimy rozwiązać tą zagadkę, no ale chyba nie dzisiaj. No dzisiaj niestety, no, ale nam się nie uda. No ale dobra, to tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym odcinku, pozdro. Zobaczymy, czyja to jest wina.